Jestem właśnie na obrywie skalnym koło krzyża. Znajdujemy się blisko miejscowości Bardo. Jak widać, trasy mają takie walory, że są dostępne zarówno dla sportowców ze względu na nachylenie, ale również dla początkujących ze względu na łatwość podłoża i konfigurację tras. Wystarczy zjechać parę metrów na bok od ścieżki, aby doznać większych emocji, które kierowane są dla osób bardziej czynnie uprawiających ten sport. Zaczynamy zjazd. Także przepraszam za jakość ujęcia, ale muszę praktycznie położyć się na siodle, żeby nie przelecieć przez kierownicę. Takich tras bardziej jest mnóstwo. Osoby, które znają to miejsce, wiedzą o tym, że można tu naprawdę w dość ciekawy sposób pojeździć. Chciałbym jednak, żeby osoby, które o tym nie wiedzą, miały się szansę o tym dowiedzieć. Ale tak jak widać po tych trasach, wymaga to choćby podstawowego udrożnienia tych szlaków. Aktualnie taki zjazd jest dość niebezpieczny dla osoby, która jedzie tędy pierwszy raz, ponieważ nie wiadomo, co się kryje pod tymi liśćmi, patykami. Może być kamień. Jest kolejne z miejsc. Ludzie naprawdę z daleka znają ten zjazd i bardzo sobie zachwalają. Chciałbym zaprezentować naprawdę, jakich fajnych emocji to miejsce dostarcza. Dziękuję. Kolejne z miejsc,